Halo, halo, dzień dobry wszystkim, moi drodzy, witam w main evencie gali UFC, w której to Mateusz Gamrot będzie podejmował legendę MMA, legendę UFC, legendę zapasów Khabiba Nurmagomedowa i będzie chciał odebrać mu mistrzowski tytuł, moi drodzy. Mateusz Gamrot jest już gotowy, mam nadzieję, że jest gotowy na tę pięciorundową batalię z mistrzem wagi lekkiej UFC. Ale nie wiem, czy można być w pełni gotowym na Khabiba. To jest jednak postać, która no nigdy nie przegrała, tak? Nie przegrała walki, nie zalała się krwią. No będzie to piekielnie trudne, piekielnie ciężko będzie miał Mateusz Gamrot w tej walce. Ale zobaczymy, zobaczymy. Na pewno też sobie wszystko musimy wierzyć. Khabib tanecznym krokiem sobie powoli zmierza do oktagonu wraz ze swoją ekipą. No cóż, będzie piekielnie trudno, będzie piekielnie trudno. Ale po takie walki właśnie Gamrot szedł UFC. Niesamowite obalenie i przewaga w pozycji górnej. No właśnie, no Khabib tutaj jest niesamowicie, niesamowicie mocny pod tym względem. No zobaczymy, zobaczymy, jak się to wszystko tutaj potoczy. Ale łatwo nie będzie, słuchajcie, łatwo na pewno nie będzie. Khabib kontra Mateusz Gamrot. Walka o mistrzowski tytuł. Walka o mistrzowski tytuł. Czy Mateusz Gamrot będzie w stanie zasiąść na tronie i strącić z tego tronu właśnie Khabiba? No przekonamy się. Przekonamy się już za moment, moi drodzy. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, bo... Bo ojojoj! The main event of the evening. Tak jest. When the action begins, main event. Referee in charge of the octagon, Herb Dean. O panie. And now. This is the moment UFC fans around the world tak jest. Have been waiting for. Live from the team. Oj tak, oj tak. Las Vegas. It's no main event w końcu. For the undisputed UFC lightweight championship of the world. Mm-hmm. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 10 wins, 1 loss. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Presenting the tak challenger, Mateusz Gamrot. And now introducing the champion. No i teraz ten typ. This man is a grappler, holding a professional record of 33 wins, no losses. He stands 5 feet 10 inches tall. Masakra. Ten bilans to jest jakaś masakra. Out of the Republic of Dagestan, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Khabib the Eagle Nurmagomedov. Super. All right, this is for the championship. You've been given instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves, let's make it official. No, tutaj to było wiadomo, że oni zbiją żółwika, no bo tutaj respekt jest. Ze strony jednego, ze strony drugiego. Zaczynamy. 5 rund przed nami. No, agresywnie tutaj Khabib. Od początku. Już. Już próba obalenia. Ale nic z tego. Nie, 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 oczywiście, że nie, oczywiście, że nie. I proszę bardzo, z góry Mateusz Gamrot. Chyba się tego nie spodziewał tutaj
Khabibson. Czy będzie dosiad? Jest dosiad. Jest dosiad. No ale to łatwo nie będzie tutaj podziałać. Garda. I spokojnie. Spokojnie, Gamrot, jesteś z góry. W pierwszej minucie tego pojedynku, jesteś z góry. To najważniejsze. Khabib. Khabib jest... O właśnie, nie, on się nie da. On się nie da w ten sposób. Niestety. Ale dobrze, że wchodzą te łokcie. Dobrze, że coś się dzieje. Dobra. Tylko spokojnie, tylko spokojnie. Pełna garda. Nie, 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 nie. Nic z tego. O, kurde, to jest moment. To jest kurde moment. Jak widzicie. Nie udało się wstać. Obawiam się, że zaraz pójdzie jakaś balacha albo coś w tym stylu i będzie po... Robiłem w prawo. Tak jest. No nie udało się wstać, mogłem do Halfgarda. Mogłem do Halfgarda próbować. Cholera jasne, to już bym wolał, żebyś się wyprostował. Panie Khabib. Nie no, on to blokuje, to jest... Ten gość. Ten gość niestety, niestety, ale nie pozwoli. On teraz nie pozwoli. Obawiam się, że to może być koniec tego pojedynku. Bo Khabib w tej płaszczyźnie jest po prostu niesamowity. No w ten sposób, w ten sam sposób co udusił Gaethiego. Teraz będzie próbował udusić Gamrota. Tylko że u Gaethiego zapiął to duszenie bardzo, bardzo szybko. A u Gamrota nie uda mu się to. Dokładnie tak. Dawaj Lowa. Nie, 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 a jednak, a jednak. Jejo, jejo, niestety tak to będzie wyglądać. Tak będzie wyglądać ten pojedynek z Khabibem. Ale musi być na to przygotowany Gamrot, dokładnie tak. Dokładnie tak jak teraz. Dobra, i wracamy do stójki. Nie, nie, nie. Jest low. No, też tutaj coś kopię. Dobra. Niestety, niestety, znowu. Znowu Khabib poszedł po to obalenie i udało mu się. I udało mu się tutaj. Dobrze, no i dosiadł. Znowu dosiadł. Niestety znowu doszedł, ale bronimy tej ręki. Nie ma balachy. I próba duszenia, i próba duszenia. Panie Gamer. Panie Gamer, wyjdziesz pan z tego. Wyjdziesz, wyjdziesz. Tak jest. Ale garda cały czas tutaj trzyma to wszystko. To jest nieprawdopodobne, jak Khabib to kontroluje. Co, nic nie robi? Dziwne. Nie, nie, nie. Ja sobie wstanę, tak jest. Dobra, koniec pierwszej rundy. Koniec pierwszej rundy. No miał swoje szanse tutaj Gamrot. No ale Khabib to jest przekot. Khabib to jest po prostu przekot. Jest mega ciężko, jest mega ciężko. Ajajajaj. Próbujemy dalej. Low zablokowany. Front. No
No i znowu, już obalenie, już w gardzie. Już jest w gardzie Khabib. Dobrze, Gomer, tak jest, o to chodziło i obijamy. Jak da radę, to obijamy, oczywiście, że tak. No, zablokował to. Skubany. Znowu zablokował. Nie. Dobra. Cały czas z góry, Gambit cały czas z góry. Nic z tego, oczywiście, że tak. Idziemy pod osiad, pewnie. Proste. No. Tak jest, gościu. I teraz Gamrot z góry. W dosiadzie. Dobra, dostał mocno tutaj Khabib. Odczuł to. Zdecydowanie to odczuł. A, nic z tego nie będzie. Cholera, jasna. Tak jest. Ciśnij dalej tam. Dobra. Niestety. Cały Khabib. Trzymaj. Pięknie. Szkoda tego haja. Spokojnie. Dobra. Nie. Wracamy do stójki. Tak jest. Dobrze się trzyma Gamer. Aj. Duża szkoda już do bocznej. Przeszedł Khabibson. Niestety. Idziemy w sprawla. No nie uda się wstać. Cholera, nie uda się wstać. Nie wiem, co on kombinuje. Dobra. I mamy powrót do stójki. Pięknie. Naruszony. Nie. O cholercia. Wstawaj Gamrot. No byłem przekonany, że wstanie. Dobra, jest sprawl. W porządku. I wstajemy. Piękna sprawa. Nie w tę stronę. Szkoda. Oj, to. No to tak, to obalenie. Odczuł niestety Gamrot. Walczymy. Oj, bo tam było blisko Kimury chyba. Wydaje mi się, że chciał tę Kimurę zapiąć. Rywal, dobra, i pod siatkę od razu. Tak jest. Znowu niestety znowu obala. Ale przynajmniej Gamrot się broni. O cholera, albo próbuje. Będzie duszenie? Nie wiadomo, dosiadł? Dosiadł, po prostu. Tak, próba duszenia. Na szczęście jest końcówka rundy, bo sami widzicie, że już byłby koniec prawdopodobnie. Khabib, walka z Khabibem jest naprawdę przerąbana. I co, mu krew nie leci dalej, tak? On jest zaczerwieniony i mu krew nie leci. A dostawał bomby.
Tutaj został ogłuszony. Normalnie był podłączony już. I nie padł. I skubany nie padł. Dwie rundy za nami, dwie mega wyczerpujące rundy dla Gamrota. Za nami. Nie wiem, kurde, co z tego będzie, serio. Jest high, ale niecelny do końca. Front. Defense. Pewnie, że tak. Dobre kolano. Defense, oczywiście. Dobry uppercut. Jest, oj, tutaj było, to było ryzykowne. Dla jednego i drugiego. Nie, wytrzymasz, tak jest. Panie Gamrot. O kurde, on cały czas teraz będzie próbował. W ten sposób. Aj. Trzecia runda, już są zmęczeni. No Gamrot naprawdę daje radę. Khabib się ewidentnie nie spodziewał czegoś takiego, no tak, ale już musiał tutaj. Nie byłby sobą przecież, prawda? Pięknie! Tak jest! Idziemy po balachę, gościu! Idziemy po balachę! Na Khabibie! Idziemy po balachę na Khabibie. Na poziomie legendarnym. Tak jest. Dawaj go. Tak. Khabib pokonany przez poddanie. Gamrot pokonuje Khabiba przed czasem w trzeciej rundzie. Przez poddanie. Pierwsza porażka Khabibsona w karierze. No człowieku, co tu się wydarzyło? Nieprawdopodobne rzeczy mają tutaj miejsce. To jest coś, czego nikt się nie spodziewał. Mamy nowego mistrza, New Champ Matthew Gamrot. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute 54 seconds of round number 3, declaring the winner by tap out. And new tak. UFC nowy lightweight champion of the world. No daj spokój. Mateusz Gamrot, new champ. Wagi lekkiej, dokładnie tak, gościu. Nieprawdopodobne rzeczy się tutaj wydarzyły. Stary. No to jest wow. To jest po prostu wow. Statystyki tej walki. Wszystkie trafienia dla Khabiba. Kontrola w parterze dla Khabiba. Kontuzje, knockdowny, nic. Znaczące trafienia dla Gamrota. Obaleń, 8 obaleń na 20. Czyli 12 obaleń Gamrot wybronił. I jedno poddanie dla Gamrota. To się stało. Okej, no tak, no bo Gamer po prostu tam troszeczkę już też oberwał i też zdrowie ucierpiało. Jest zwycięstwo. Niesamowite, że Khabib został poddany przez balachę. Jakie tam w ogóle przejście było potem do tego dosięgnięcia? No nie. Profesor zapasów tutaj. Matthew Gamrot.
profesor zapasów. Ja nie wiem, z kim on teraz może walczyć w kategorii lekkiej. No jest jeszcze McChavez, Oliveira. Może rewanż z Conorem, albo trylogia z Chandlerem, jeżeli Chandler by tam zaczął wygrywać. No jeszcze jest Poirier, oczywiście, jeszcze jest Dustin Poirier, z którym nie walczył. O i mój ranking. Mateusz Gamrat zakończył walkę w niesamowitym stylu, poza miatą. Dokładnie tak, Gysiu, dokładnie tak. Tony Ferguson, no już walczyliśmy, nie? Z Poirierem, z Barbozą mogę zawalczyć, z Islamem, z Paulem Felderem, z Chandlerem trylogię. Czemu nie? McGregor oczywiście bardzo chętnie, Kevin Lee. No teraz nie będziemy odmawiali żadnej walki. A o co chodzi z Oliveirą? Gdzie jest Oliveira? Czy ktoś mi powie, gdzie jest Oliveira? Czemu go tutaj nie ma? Czy zakończył karierę? Ja tym nawet nie wiedziałem. To smutne by było. Zobaczmy, z kim będzie toczony kolejny pojedynek, moi drodzy. Niestety, tego się obawiałem. Ale damy radę, myślę. Kolejny pojedynek z kolegą Khabiba, no to się musiało wydarzyć, oczywiście, że tak. Chyba to będzie nagrane przeszkodą, nie do przeskoczenia. Serio, jakby... No dobra. Chcesz prowo, no to masz prowo. No to mamy feuda już, no to gościu. Paddy the Buddy, dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, na razie. Hej.